zasadzie powstało 2 lata temu, a właściwie zaczęło się jeszcze dalej, od tego, że w 2012 rozpoczęliśmy jako Izba organizować konferencje wojewódzkie. No i w zasadzie, jak to zawsze zwykle bywa, biorę z powiatu jedną osobę, dwie osoby, no bo to jest całe województwo. No i w tym momencie dziewczyny z terenu. A dlaczego nie my? Biegły rok był jako pierwsze przetarcie szlaków, w tym roku drugi raz i mam nadzieję, że to się utrzyma, bo dla mnie jako dla starego sołtysa, starego działacza społecznego jest bardzo ważne docenienie pracy dziewczyn udolnych. A dlaczego kobiety? No cóż, one zawsze muszą niestety więcej pracować, bo zostawiają w domu, a musi być ugotowane, musi być posprzątane i biec w teren jeszcze pociągnąć ludzi ze sobą, bo w pracy społecznej, jeżeli ja nie idę z ludźmi, to się samo nie zrobi. Ten 8 marca to jest taka przekora, bo żadna z nas już praktycznie tego święta nie obchodzi, ale chodzi o to, żeby ten symbol Dnia Kobiet przenieść na taki współczesny grunt. W związku z tym zapraszamy najbardziej aktywne, działające kobiety, które naprawdę dla swojego środowiska lokalnego robią bardzo dużo i nie są na co dzień doceniane. Nie pomijamy mężczyzn, bardzo lubimy mężczyzn, tylko chodzi o to, że oni mają święto cały rok, natomiast te kobiety chcemy uhonorować raz w roku. O wieś, o wszystko dbamy, tak jak w domu. Jestem sołtysem 18 lat, z tym, że miałam jedną kadencję przerwy. Jestem 8 lat sołtysem i w czasie tej mojej działalności sołeckiej nie było. Były chwile wspaniałe i chwile trudne. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że człowiek jest bezradny wobec przepisów, wobec sytuacji. Jestem dumna z tego, że nasza wioska zmieniła się bardzo. Dzięki moim staraniom mamy nowy chodnik, mamy nowe oświetlenie. Po prostu współpraca z burmistrzem układa mi się bardzo dobrze. Nie mam problemów z takimi różnymi jakimiś tam załatwieniem spraw. Jedynie jest problem na wsi, co wszyscy narzekają, to są kolonie, to są drogi, ale naprawdę sołtys stara się, robi wszystko, ale my nie jesteśmy w stanie im asfaltów położyć. To się składa bardzo wiele rzeczy na to, że osiągnięte coś jest we wsi, że właśnie ja mam powód być, mieć jakiś powód do dumy. To się zaczęło przed 10 laty poprzez boisko, po kolei tak lecąc, oczyszczenie cmentarza, świetlica, chodniki, oczyszczenie wsi, zadbanie o estetykę wsi, dwa place zabaw, boisko na kolonii Tużnica, z którego dzieci korzystają po dzisiaj. No już nie mówię, że jako radna powiatu to i o pozyskanie drogi na całej odległości od Wigrwajd do Reszek i przez Reszki. No wiele, wiele, wiele lat pracy i wiele czynników się na to złożyło. Rozkręca nam się ten plebiscyt, dzięki sponsorom mamy fajne nagrody i naprawdę mnie to cieszy, bo jesteśmy tygodnikiem lokalnym, który właśnie, to są nasze czytelniczki, to są nasi czytelnicy, w związku z tym jesteśmy dla nich. Jeżeli możemy pokazać to, co robią w naszych gazetach, to znaczy, że spełniamy swoją rolę. Jest to w jakiś sposób moja sprężyna, bo sama jestem laureatem takiego konkursu, ale ogólnopolskiego. W 2009 roku również otrzymałam rower w konkursie ogólnopolskim i dlatego rok temu powiedziałam, że moje dziewczyny nie dostaną robotów kuchennych. Przepraszam cię bardzo, a dlaczego? Ale dostaną właśnie rower. Coś, co będzie je cieszyło i co je w jakiś sposób zmobilizuje do tego, żeby częściej na ten rower wsiąść i pojechać. Ale zwłaszcza tak jak w tym roku, przecudne kolory, fuksja i ten fiolet, no to po prostu klękajcie narody. Ma to sprawiać po prostu radość.